Witam Was serdecznie, drodzy przyjaciele. Nazywam się Artur Ceroński i od pewnego czasu prowadzę taki cykl nauczań zatytułowany Demony Burzące. W tych nauczaniach poruszam i będę poruszał bardzo poważny temat związany z demonicznymi warowniami w życiu ludzi. I do tej pory powstały cztery odcinki tego cyklu. W pierwszym odcinku nakreśliłem ogólny temat demonologii. W drugim odcinku powiedziałem o gruncie warowni, czyli o odrzuceniu. W trzecim odcinku powiedziałem, czym są warownie. W czwartym powiedziałem, w jaki sposób niszczyć demoniczne warownie. Dzisiaj mamy piąty odcinek. I w tym piątym odcinku zacznę już nazywać określone formy warowni i kolejne odcinki będą poświęcone, każdy z tych odcinków będzie poświęcony innej demonicznej warowni. Chcę powiedzieć, że to są główne warownie. To nie oznacza, że tylko takie istnieją, ale oznacza, że te występują najczęściej i są najsilniejsze. I powiem tak, jeżeli ludzie w kościele porozprawiają się z tymi warowniami, to reszta pójdzie jak spłatka, jeżeli jeszcze cokolwiek będzie. Kochani, ja chcę rozpocząć te określanie warowni od pierwszej warowni, która nazywa się warownią chwiejności. Warownia chwiejności podzielona jest na dwie kategorie, jakby są dwa rodzaje warowni chwiejności. Będę o tym za chwileczkę mówił, ale i oczywiście każdą z nich opiszę, ale zanim to zrobimy, chcę, żebyście najpierw zobaczyli, jakie są, czym w ogóle jest warownia chwiejności, co ona zawiera w sobie. Warownia chwiejności zawiera w sobie takie 25 elementów. Brak zdecydowania, następnie kapryśność, następnie niedowierzanie, następnie niepewność, następnie nietrwałość, potem obiekcje różnego rodzaju, potem różne rozdarcia, następnie rozterki, następnie różnego rodzaju sceptycyzm, potem wahania, następnie wątpliwości, potem różnego rodzaju zagubienia, potem zmienność, wszelkiego rodzaju zmienność, następnie niestabilność różnoraka, następnie nierównomierność, następnie brak równowagi w różnych dziedzinach, następnie rozchwianie, następnie destabilizacja, potem różnego rodzaju wzloty i upadki, następnie dezorientacja, następnie dwuznaczność, następnie lekkomyślność, potem dysharmonia i niejasność. To jest coś, co definiuje obydwie warownie chwiejności. Chcę zacząć od listu Jakuba. List Jakuba 1:6-8. List Jakuba 1:6-8. Jest napisany tak.
ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania, kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie miema taki człowiek, nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. Tutaj na słowo rozdwojona dusza, to słowo rozdwojona dusza, tam jest jedno słowo greckie użyte i to jest słowo dipsychos. I to słowo dipsychos oznacza podwójny umysł, czy też dwojaki umysł. To znaczy przeczące sobie nawzajem toki myślowe i uczucia. A więc co to jest chwiejność? Chwiejność to dwojaki system toków myślowych i emocji, przeczący sobie nawzajem w jednym czasie. Warownie chwiejności, obydwie warownie, zaraz je nazwiemy i zdiagnozujemy, łączy pewna forma dwojakiego myślenia i dwojakich uczuć, które w jednym odcinku czasu jakby stają naprzeciwko siebie i przeczą sobie nawzajem. I tak jak powiedziałem, mamy dwa rodzaje warowni chwiejności. Pierwsza z nich to warownia popędliwości, druga to warownia pogranicza. Pierwsza z nich opisana jest w Przypowieściach Salomona 22, 24, 25. Przypowieści Salomona 22, 24, 25. Czy też, jeśli posiadacie inne Biblię niż Biblię Warszawską, to mogą Przypowieści Salomona nazywają się Księga Przysłów. Przypowieści Salomona, 22 rozdział, od 24 do 25. Nie przyjaźnij się z człowiekiem popędliwym, nie obcuj z mężem porywczym, abyś nie nabrał jego obyczajów i nie przygotował pułapki na swoją duszę. To jest obraz człowieka, który posiada w sobie warownię popędliwości. I druga warownia z rodzaju chwiejności, warownia pogranicza. Druga Księga Królewska, 10 rozdział, 32 werset. W tym czasie zaczął Pan po kawałku uszczuplać Izraela. Mianowicie Hazael zadał im klęski na całym pograniczu izraelskim. Warownia pogranicza to warownia, która zadaje klęski w różnych miejscach łączenia się zjawisk psychofizycznie. Będziemy o tym za chwileczkę mówić. Obydwie warownie cechuje chwiejność. A więc zarówno warownia popędliwości, jak warownia pogranicza jest ściśle związana z chwiejnością, czyli z przeciwstawnymi sobie tokami myślowymi i uczuciami, które w jednym czasie nie współgrają ze sobą i wzajemnie na siebie nacierają. I zaczynamy od warowni popędliwości. Warownia popędliwości cechuje się takimi oto elementami. Po pierwsze, to jest skłonność do działań impulsywnych. A więc człowiek popędliwy to człowiek, który ma skłonność do działań impulsywnych. Po drugie,
to łatwość reagowania gniewem lub przemocą. Po trzecie, trudność w podtrzymaniu działań, które nie przynoszą szybkiej satysfakcji. A więc warownia popędliwości powoduje, że jeżeli coś nie przynosi szybkiej satysfakcji w życiu człowieka, to człowiek ten ma trudność w angażowaniu się w takowe działania. Czwarta rzecz to jest chwiejność nastroju. Piąta rzecz to jest skłonność do konfliktów. I szósta rzecz to jest skłonność do kłótni. Jeżeli występują przynajmniej dwie z sześciu wymienionych tutaj cech, to możemy mieć przypuszczenie, że w życiu człowieka działa warownia popędliwości. Jeżeli w życiu człowieka ustawicznie występują trzy z tych sześciu cech, to możemy mieć pewność, że działa ta warownia. Jakie są główne demony przyporządkowane warowni popędliwości? Po pierwsze, to duch nienawiści. Po drugie, duch złości. Po trzecie, duch gniewu. Po czwarte, duch wojny. Po piąte, duch niecierpliwości. Po szóste, to duch kłótni. Po siódme, to duch sporu. Ósma pozycja, to duch pychy. Dziewiąta to duch morderstwa. Dziesiąta to duch zmartwienia. Jedenasta to duch lęku. Dwunasta to duch agresji. Trzynasta to duch śmierci. I czternasta to duch niepohamowania. A piętnasta to duch urazy. To te demony zasiedlają warownię popędliwości. Mogą być też inne, ale ta piętnastka jest stałymi lokatorami tej warowni. A więc sześć głównych cech. Zacznijmy już od tej chwili diagnozować siebie i przyglądać się osobom, które w naszym środowisku wywierają właśnie taki wpływ. Skłonność do działań impulsywnych. Łatwość reagowania gniewem lub przemocą. Trudność w podtrzymaniu działań, które nie przynoszą szybkiej satysfakcji. Chwiejność nastrojów. Skłonność do konfliktów. Skłonność do kłótni. Oto cechy warowni popędliwości. Druga z warowni chwiejności to warownia pogranicza. Czym ona się cechuje? Po pierwsze, to niejasność dotycząca obrazu własnej osoby. Problem z określeniem własnej tożsamości, własnych celów, własnych możliwości, własnych preferencji, również preferencji seksualnych. Po drugie, to angażowanie się w intensywne i niestabilne związki i relacje prowadzące do kryzysów emocjonalnych. Trzecia cecha to wysiłki i próby uniknięcia porzucenia. Czwarta cecha
to groźby lub działania autoagresywne. Zadawanie sobie bólu fizycznego lub emocjonalnego lub też samobójstwo. Czyli groźby związane z zadawaniem sobie bólu emocjonalnego lub fizycznego lub też groźby związane z samobójstwem. I piąta rzecz, stałe poczucie pustki wewnętrznej. Aby można było zdiagnozować prawdopodobieństwo istnienia warowni pogranicza, muszą występować przynajmniej 3 z 5 wymienionych powyżej cech. Jeżeli występują takie 3 cechy systematycznie u Ciebie lub u kogoś z ludzi w Twoim najbliższym środowisku, to musisz zrobić założenie, że istnieje warownia pogranicza, druga warownia chwiejności, drugi rodzaj warowni chwiejności. Rozwińmy to. Wymienię teraz 9 zachowań, które są uwalniane za pomocą warowni pogranicza. Pierwsze zachowanie. Widoczne podejmowanie wysiłków w celu zapobieżenia realnemu lub wyimaginowanemu porzuceniu. Ludzie posiadający warownię pogranicza ustawicznie coś robią w celu, aby nie być porzuconymi przez innych ludzi lub Boga. To jest ich intencja. Robią to często, bo faktycznie pewni ludzie chcą ich porzucić, a często jest tak, że oni sobie tą rzecz uroili. Ale systematycznie ci ludzie robią pewne rzeczy z intencją niechęci bycia porzuconym. Drugie zachowanie to jest niestałe, ale intensywne związki i relacje nacechowane silnymi rozbieżnościami emocjonalnymi. Ludzie, którzy mają warownię pogranicza, angażują się w różnego rodzaju związki i relacje, gdzie jest bardzo dużo kryzysów. Jest ogromna rozpiętość. Jest zarówno niesamowita, gorąca miłość potrafi być przy jednoczesnym skakaniu sobie do gardeł. Kochają się i się biją. Są dla siebie mili i jednocześnie się nienawidzą. Chcą ze sobą być, a jednocześnie nie chcą ze sobą być. Męczą się, ale są razem. Trzecie zachowanie to widzialne zaburzenia tożsamości na pułapie własnej wartości. Ludzie posiadający warownię pogranicza to ludzie, którzy mają zaburzenie wyraźne na pułapie własnej wartości. Albo jest to albo myślą o sobie, że są w zasadzie w ogóle myślą o sobie, że są niewiele warci. Aczkolwiek przebija się przez nich częstokroć myśl, że są bardzo wiele warci. I to jest zawsze skrajne. Zawsze skrajne. Zawsze skrajność jest. Nie istnieje balans. Czwarte zachowanie to impulsywność w co najmniej 2 z niżej podanych obszarach życia.
Impulsywność, czyli działanie nieprzemyślane, działanie jakby nieplanowane, działanie w pewnym sensie niekontrolowane. Czyli pójście za impulsem. Co najmniej dwie z tych cech, które wymienię teraz, muszą wystąpić w formie impulsywnej. Życie seksualne, wydawanie pieniędzy, używanie substancji psychoaktywnych, ryzykowne prowadzenie samochodu czy jakiegoś innego środka lokomocji, napadowe objadanie się. A więc impulsywność w co najmniej dwóch z niżej podanych obszarów życia. Widzialne działania impulsywne. Piąte zachowanie to nawracające zachowania autodestrukcyjne. Słowa, gesty, czyny, postawy. Nawracające zachowania autodestrukcyjne. Szóste zachowanie to przewlekłe uczucie pustki. Ludzie mający warownię pogranicza, oni non-stop mają poczucie braku celu i pewnej pustki w życiu. Robią różne rzeczy, ale nigdy nie ma tam jakiegoś określonego celu dalekosiężnego, długofalowego. Siódme zachowanie to niestabilność emocjonalna z wyraźnymi wahaniami nastrojów. Na przykład obniżenie nastrojów o charakterze stałym. Na przykład. Albo też drażliwość, napadowa drażliwość, albo napadowa lękliwość. Wszelkiego rodzaju niestabilne emocjonalne zachowania z wyraźnymi wahaniami nastrojów. To jest zachowanie osoby, która ma warownię pogranicza. Ósme zachowanie to niekontrolowane wybuchy gniewu w słowach i zachowaniach. Dziewiąte zjawisko to okresowe rozpady osobowości, czyli poczucie zupełnego oderwania od rzeczywistości w myślach, emocjach i zachowaniach. Ludzie, którzy mają warownię pogranicza, oni jakby w pewnych dziedzinach się zawieszają, są zawieszeni, mają rozpad wewnętrzny, nie potrafią się wewnętrznie pozbierać. Gdy zaobserwujemy pięć z tych dziewięciu zachowań u siebie lub kogoś, to możemy mieć zupełną pewność, że osoba ta jest pod stałym wpływem warowni pogranicza. Teraz główne demony przyporządkowane tej warowni. Po pierwsze to chaos, następnie, czyli duch chaosu, następnie duch zamętu, następnie duch poniżenia, duch zamartwiania się, duch perwersyjny, duch bólu, duch śmierci, duch buntu, duch smutku, duch kłamstwa, duch uzależnienia, duch kompleksów, duch złości, duch gniewu, duch zawstydzenia, duch potępienia, duch oskarżający, duch kaleki, duch obżarstwa, również tutaj wchodzi w grę anoreksja i bulimia. Następnie duch urazy, duch nienawiści, duch sporu, duch lęku,
duch niepohamowania, duch ściśnienia, czyli depresji, duch niedowiarstwa i duch samotności. To główne byty demoniczne obsiadające tą warownię. Przyjaciele, to może brzmieć złowieszczo, ale nie mam innego wyjścia, jak tylko mówić wam prawdę. Włożyłem wam w poprzednim odcinku broń do ręki. Wiecie, Chrystus nas wyposażył we wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. Diabeł został złamany pod naszymi stopami, zniszczony. My nie musimy być pod wpływem jakiejkolwiek warowni. My nie musimy cierpieć. My nie musimy być opresjonowani przez demony. Weźmy tą broń, o której wam mówiłem w poprzednim odcinku, i użyjmy jej przeciwko warowni pogranicza. I przeciwko warowni popędliwości. Niech te warownie chwiejności nie ostoją się w naszym życiu. Niech nie zostanie z nich kamień na kamieniu. Wykorzeń to. Wyrwij to. I niech odrzucenie, które podaje truciznę, którą żyje ta warownia, zostanie obnażone i wywalone z twojego życia. Ojcze, ja modlę się teraz z każdym człowiekiem, który z wiarą słucha tego, co mówiłem. Ojcze, ja modlę się teraz i nie zgadzam się na funkcjonowanie warowni chwiejności w życiu tych ludzi. Ja przeklinam wszelką warownię chwiejności w ich życiu. Ojcze, ja modlę się, aby zrobili z tego użytek. Niech Twój potężny, święty duch przenika teraz każdego człowieka, który właśnie w tym momencie postanawia rozbić jakąkolwiek warownię chwiejności. Czy to warownię popędliwości, czy to warownię pogranicza. Ojcze, uwielbiam Cię za to, że Ty jesteś z nami, że Ty dałeś nam absolutne zwycięstwo. W imieniu Jezusa. Amen.